Cześć widzowie, trafiło mi się fajne starcie i to w dodatku na odrzutowcach. Ja lecę Kiką, natomiast mój przeciwnik Jakiem 15. Porównując potencjał tych samolotów do siebie, to Jak 15 jest dla Kiki no niczym zero. Kręci się lepiej, ale jest wolniejszy, ma gorszą retencję energii i mniejszą prędkość maksymalną. Za to ma lepsze przyspieszenie. Jeżeli bym stracił zbyt dużo prędkości, to startując z takiego samego poziomu startowego, on rozpędziłby się szybciej. Tutaj ja go ganiam na krańce mapy, ale widzę, że on mi ucieka, dlatego też odbijam w górę, aby nabierać trochę pułapu. Kontrolne zerknięcie w tył, czy tam ktoś nie przyleci przeszkadzać, ale widzę, że nie. Zauważyłem, że ten Cool J ma taktykę, żeby uciekać za krawędź mapy, zostać teleportowanym i wtedy rozpoczynać walkę. Ale to nie ma szans powodzenia w momencie, kiedy nie ma przewagi pułapu. Kiedy zaczął skręcać, zaatakowałem w stylu boom and zoom, znaczy się. Nie miałem tam specjalnie wielkich nadziei, żeby go trafić, po prostu chciałem zmusić przeciwnika do skrętu. I tutaj podobnie. On odpowiada skręcając ostro pode mnie. Ja nie próbuję za nim podążać. Widziałem, że później zaczął skręcać w lewo, dlatego ja kontynuowałem skręt w przeciwną stronę. Tak, żeby go zmusić do wypalenia energii, jeżeli by chciał się nakierować na mnie. No i jak widzicie, dzięki zachowywaniu energii, no, nie daje mu okazji do skutecznego zaatakowania mnie. Tutaj miałem niezbyt pewną sytuację strzelecką, ale znów zmusiłem Cool J'a do ostrego manewru i wytracania energii. Na forum jest mój poradnik co do walki odrzutowców i tam wspominam, że wygrywa przeważnie ten, kto lepiej zarządza swoją energią. Co też tutaj czyniłem, na przykład przy wznoszeniu się i zakręcaniu używałem wyłącznie steru kierunku, co powodowało energooszczędne zakręcanie. Tak jak dzieje się to w tej chwili. Teraz obróciłem samolot lotkami, żeby ster kierunku zadziałał jak ster wysokości, żeby przejść do kolejnego ataku boomem zoom, ale Cool J odpowiedział próbą ataku na czołówkę, no i się minęliśmy. Tyle tylko, że tak zadzierając swój samolot do góry, wytracił znowu cząstkę energii. Tutaj czaiłem się z przygotowanym wepem, uważając, że on nie spróbuje zrobić do mnie świecy, ale nie, nie robił. No to kolejny atak z przewagi pozycji. I kolejne odejścia. Bez trudu unikam jego strzałów rozpaczy. Tu, robiąc skręt w prawo, zauważyłem, że przeciwnik zaczął się do mnie zbliżać, tak jakby chciał poderwać nas z samolotu, ale zauważyłem, że nie zrobił tego. No więc przeprowadzam kolejny i tym razem już skuteczny atak. A tutaj macie widok z perspektywy Cool J'a. No to lećmy. Z początku gonił go Messerschmitt K4, ale Jak jest szybszy, no i mu ucieka. BF odpuszcza, ale ja tego nie robię. Tyle, że kiedy widzę, że tak prosto, to ja go nie dogonię, to odpowiadam wznoszeniem się, aby mieć przewagę pułapu nad przeciwnikiem. Cool J zaś ucieka w stronę krawędzi mapy, kombinując, żeby się teleportować, ale w momencie, kiedy on jest dużo niżej ode mnie,
No, nie jest to dobrym pomysłem. A moja przewaga pułapu powoduje, że jest on szachowany i nie może odbić do góry. Dlatego też zawraca w stronę środka mapy, ale to daje mi okazję do próby zaatakowania go. Gwałtownymi manewrami próbował znienacka na mnie wsiąść, ale tylko stracił energię i to go zmusza do nurkowania, żeby ją odzyskać. A ja mam kolejną okazję, żeby do niego podejść i znów, żeby go spłoszyć. Przeciwnik, zauważyłem, próbował tutaj sztuczki znanej z Łokowców, czyli bezustannie nakurwiać Kinerikomi. Niestety na odrzutowcach ten manewr wypala, no i na stłokowcach tak samo. Wypala duże ilości energii, a odrzutowce tak łatwo jej nie odzyskują. Dlatego jest zmuszony zrobić kolejnego nurka, tyle tylko, że biedak nie ma pułapu, żeby to zrobić. A ja po każdym ataku odpowiednio gospodaruję swoją energią. Mam dość prędkości, żeby mu bez trudu odejść. Tutaj zrobił dobrą rzecz. Próbował wykorzystać ukształtowanie terenu, żeby się na mnie nakierować, a przynajmniej utrudnić mi strzał. I znów Kinerikomi w próbie podążania za mną, tyle tylko, że kosztuje go to energię, a ja tymczasem jestem już daleko, zanim on się na mnie nakieruje. W tym momencie zauważyłem, że przeciwnik nie odpuści tak łatwo, dlatego kolejną z moich taktyk było po każdym ataku wyciąganie go trochę do góry. Ja mam lepszą retencję energii od jego jaka, więc z każdym kolejnym nawrotem on traciłby więcej prędkości ode mnie. Jak 15 dobrze się wzbija, więc jeszcze realnym niebezpieczeństwem mogło być, że on by po prostu próbował zrobić do mnie świecę. Dlatego też oszczędzałem wepa, po to, żeby w razie potrzeby mieć dodatkową moc, jeżeli bym potrzebował iść pionowo do góry. Spójrzcie, jak jego prędkość w tym momencie spada. Ledwo 300 na godzinę nieborak. No i taki jest właśnie efekt walki energetycznej. Mam nadzieję, że się wam podobało, bo walki na odrzutowcach się domagacie już od dawna. No i do następnego nagrania. Cześć.